Drut o długości 27 metrów pocięto na trzy części, których stosunek długości jest równy 2 do 3 do 4. Jaką długość ma najkrótsza z tych części? Żeby rozwiązać to zadanie, wprowadzimy sobie niewiadomą x. Oznaczmy przez 2x długość najkrótszej części. Wówczas długość średniej części będzie wynosiła 3x, a najdłuższej 4x. Z treści zadania wiemy ponadto, że przed podziałem drut miał długość 27 metrów. W związku z tym, jeżeli dodamy długości wszystkich trzech części do siebie, to otrzymamy 27. Dostaliśmy zatem proste równanie, które teraz rozwiązujemy i otrzymujemy, że niewiadoma x jest równa 3. W związku z tym długość najkrótszej części, która jest równa 2x, jest równa 6, czyli odpowiedzią do zadania trzeciego jest 6 metrów. We wszystkich zadaniach tego typu, to znaczy takich, w których występuje stosunek kilku wartości, zawsze warto wprowadzać niewiadome. Robi się to zazwyczaj poprzez dopisywanie x do liczb występujących w stosunku, tak jak w naszym przypadku występowało 2, 3 i 4 kolejno, to utworzyliśmy sobie niewiadome 2x, 3x i 4x. W ten sposób, jeżeli posiadamy jeszcze jakąś dodatkową informację, na przykład łączną długość czegoś, wagę, cenę i tym podobne, to możemy z łatwością napisać proste równanie, które szybko nas doprowadzi do rozwiązania zadania. Inne analogiczne przykłady przećwiczymy i zobaczymy za chwilę.